czasie odbieraliśmy coraz częściej sygnały od naszych klientów, od osób pragnących zarejestrować się na złożenie wniosków wizowych, o trudnościach, z jakimi się spotykają w przypadku, kiedy próbują się zarejestrować za pośrednictwem call center albo za pośrednictwem strony internetowej. Dlatego też konieczne było podjęcie działań, które z jednej strony ułatwią zwykłym ludziom proces rejestracji, a z drugiej strony uniemożliwią ingerencję hakerów w ten proces. Dlatego też przygotowany został właśnie ten nowy system rejestracji. W ostatnim czasie otrzymywaliśmy sygnały od naszych klientów, że dużo ważko dodzwonitися albo zarejestrować się na sajcie wizowego centrum. Тому ми подумали над тим, що покращити, щоб звичайна людина, громадянин України, міг без проблем зареєструватися. Саме тому ввели нову систему. За хвилю представимо Państwu матеріал промоційний, який крок по кроку оповіда о тим, як належи поступити, що належи зробити, аби можна було się зареєструвати. Натомість, хочу звернути Państwa увагу ще перед емісією цього матеріалу, na to, że ten nowy system rejestracji przede wszystkim ułatwia człowiekowi rejestrację przez to, że ten ciężar działań spoczywa nie na nim samym, a na firmie VFS Global. Dlatego, że to nie człowiek szuka terminu, natomiast on otrzymuje już gotową propozycję, gotowy termin na złożenie dokumentów. Oczywiście też за деякий час ми представимо фільм, який представляє крок після того, як буде виглядати тепер реєстрація. Але хочу звернути увагу, що зараз важкість реєстрації вже вона не лежить по стороні клієнта, тільки по стороні фірми без клопи. Клієнт вже не дзвонить до фірми. Друге ułatwienie, które mam nadzieję, że odczują klienci, którzy pragną się zarejestrować na złożenie dokumentu, to jest to, że każda osoba, która dokona przedpłaty, otrzyma wyznaczony termin rejestracji. Drugie polecenie CC, że każda osoba, jaka zapłaci za postęp wizowego centrum, szybko otrzyma termin rejestracji. Nowy system eliminuje możliwość działania osób trzecich. To znaczy, nie będą już mogli nielegalni pośrednicy ingerować w dostępność tych miejsc, aby też za pieniądze załatwiać w sposób nielegalny termin złożenia dokumentów. Nowa systema, taka w tym wyczaje, ja nie jest usług premium. To trzecie osoby nie będą mogły wpływać na proces rejestracji i na dostępność danych. Chciałabym też Państwa uwagę zwrócić na to, że czynności związane z rejestracją każdy powinien podjąć wtedy, kiedy ma już przygotowany komplet dokumentów, z uwagi na to, że ten czas, który upłynie od dnia, kiedy dokonał wpłaty w banku, do dnia, kiedy będzie składał dokumenty, może wynosić nawet 7 dni. Tak jest założenie, że powinien wynosić 7 dni. Jest to więc krótki czas na to, żeby przygotować i skompletować wszystkie dokumenty. Хочу звернути увагу на це, що процес реєстрації необхідно розпочати в моменті, коли особа вже має всі необхідні документи. Тому що термін, який веде від моменту оплати до моменту здачі документів, може бути навіть 7 днів. Це короткий термін, і за цей час можна вже не зібрати необхідних документів, не маючи їх заздалегідь. Запрошую вас в такому разі на проєкцію